Ponad 120 interpelacji złożonych w przeciągu zaledwie kilku minut to najprawdopodobniej jeden z najwyższych wyników, jaki kiedykolwiek radny złożył w Polsce w ciągu jednego dnia. Takim rezultatem może pochwalić się wałbrzyski radny Ryszard Nowak. Radny Nowak tym razem skupił się głównie na dzielnicy Sobięcin, twierdząc, że większość budynków na tej dzielnicy nie była remontowana od czasów II wojny światowej. Szala goryczy w dniu dzisiejszym się już przelała. W dniu dzisiejszym do biura rady złożyłem 120 interpelacji dotyczącej remontu starej substancji. To chodzi mi konkretnie o budynki. O dzielnicę Sobięcin, Biały Kamień, Podgórze, Nowe Miasto. Od kilku lat staram się nieustannie, monitorując do pana Piotra Kruczkowskiego, do pana Romana Szelmeja, aby zająć się w końcu rewitalizacją naszych starych dzielnic. Jak na dzień dzisiejszy wszystko tak spełzło na niczym. Dlatego stąd moja ta determinacja i właśnie te 120 interpelacji złożyłem. Może ktoś się pochyli. Chciałem, aby ta rewitalizacja w roku 2013 rozpoczęła się od dzielnicy Sobięcin. Interpelacje w sprawie poprawy struktury miejskich budynków składane były przez radnych wielokrotnie, a stan kamienic, jaki jest, nikomu ze starych dzielnic miasta nie trzeba przedstawiać. Budynki nie są remontowane od wojny. Źródło finansowania wskazałem sprzedaż udziałów z Alby niemieckiej firmie, to będzie około 6 milionów złotych i tu można by było z tych pieniążków właśnie pokryć remont budynków, które są w opłakanym stanie. Dlatego gorąco wierzę, bo mieszkańcy wierzą, że pan prezydent dokona tego i zacznie od Sobięcina remont tych budynków. Po prostu budynki odrapane, stan stare. Nikt o to nie dba. Doraźne interwencje przez bok Sobięcin to jest naprawienie rury, klatki schodowej czy poręczy, ale to jest za mało, żeby ratować tą starą substancję. Interpelacja to jedno z podstawowych narzędzi radnego jako przedstawiciela społeczności lokalnej, ale... Co dają interpelacje? Jaki skutek jest tych interpelacji? Bo no, są składane przez cały czas, no, ale czy jest odzwierciedlenie tego w fakcie? Są składane interpelacje od roku 2002, usilnie prosząc, błagając nieraz pana Kruczkowskiego czy pana Romana Szelmeja. W roku budżetowym nie ma pieniążków, zaplanujemy to na rok kolejny i teraz będzie znów kolejny rok 2013. Wierzę, że ta trzynastka będzie szczęśliwa i ta rewitalizacja od Sobięcina się zacznie i mieszkańcy będą zadowoleni. Zagadką jest to, że większość takich interpelacji nie ma żadnego skutku. Jest to raczej tylko i wyłącznie wołanie o pomoc. Tyle, że w inny sposób, bo co się dzieje z interpelacją, która trafia do Biura Obsługi Miejskiej? Dalszy los takiej interpelacji jak wygląda? Dalszy los takiej interpelacji wygląda tak, że ona jest tutaj monitorowane w Biurze Rady, później idzie na poszczególne działy, jest to wkładane do teczki i powraca się, prawda, do tej interpelacji, o ile pan prezydent zechce, prawda, powrócić i skorzystać z mojej propozycji, bo ja tu służę swoją pomocą jako społecznik, mieszkaniec, bo troszczę się o to naszą starą substancję. Piaskowa Góra czy Podzamcze budynki mają przepiękne, a w tych starych dzielnicach jest mi po prostu przykro i smutno, że tak jest. Te interpelacje dają to, panie redaktorze, szanowni państwo, że ponaglam swoje pisma co roku, co pół roku, aż do skutku, kiedy ujrzę, że w budżecie są zapisane remont dzielnic starych, starej substancji. Po to jest radny, został wybrany przez społeczeństwo, aby te problemy ich przekładać właśnie w Urzędzie Miejskim na ręce pana prezydenta. Czy stare dzielnice doczekają się remontów przynajmniej w takiej ilości jak dwie wałbrzyskie dzielnice Podzamcze i Piaskowa Góra? Być może, ale prawdopodobieństwo jest znikome.